The Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. W styczniu bieżącego roku Straż Pożarna na terenie powiatu lubaczowskiego interweniowała łącznie 28 razy. Otrzymaliśmy zgłoszenie o 7 pożarach, do których strażacy oczywiście pojechali i ugasili. Usuwaliśmy skutki 21 miejscowych zagrożeń. Nie odnotowaliśmy zgłoszeń o charakterze alarmu fałszywego. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżaliśmy i tam najczęściej nasłyszeli nasi mieszkańcy syreny strażackie na terenie administracyjnym miasta Lubaczowa. Tutaj podjęliśmy 8 interwencji, najmniej wyjeżdżaliśmy na terenie gminy Narol. W styczniu również odnotowaliśmy zdarzenia, w których poszkodowane zostały 3 osoby, w tym jedna osoba poniosła śmierć. Przypominam również Państwu, że w związku z obowiązującym sezonem grzewczym należy pamiętać i przestrzegać zasad czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych, o okresowym czyszczeniu tych przewodów. Również rekomenduję i przypominam o zaopatrzeniu się w czujki tlenku węgla, jak i czujki dymu, które mogą ostrzec nas przed niebezpiecznym skutkach pożaru. Dziękuję.